Panie Maćku. Tak? Nową Hutę odwiedzały głowy państw. Działacze społeczni, rewolucjoniści, artyści, a nawet jedna kosmonautka. I pierwszą wizytą taką oficjalną była wizyta pierwszego sekretarza partii radzieckiej Nikity Chruszczowa w kwietniu 1955 roku, jak donosiła ówczesna prasa, czyli budujemy socjalizm przede wszystkim. Wizyta spotkała się z wielkim entuzjazmem nie tylko kadry kierowniczej, ale przede wszystkim klasy robotniczej. No, musieli być entuzjastycznie nastawieni, bo pamiętajmy, że wówczas robotnik odgrywał taką rolę, jak dziś odgrywają gwiazdy. To właśnie robotnik był celebrytą. To właśnie on był pokazywany na okładkach najmodniejszych czasopism, o nim pisano, nad jego życiem się zastanawiano. Wszystkie wizyty były bardzo starannie przygotowane, żeby na gościach wywrzeć odpowiedni efekt. Te one wyglądały dość podobnie. Zajeżdżało się pod kombinat, powitanie, potem jechano i zwiedzano halę, wracano do kombinatu, wpisywano się do księgi, a potem zaczynała się część nieoficjalna, najciekawsza, ale nie filmowana. Panie Maćku, jesteśmy w reprezentacyjnej sali Huty, w której goszczeni byli najważniejsi oficjele, którzy przebywali z delegacjami. Rzeczywiście, na przykład, kiedy były posiedzenia jakiejś komisji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli takiego odpowiednika Unii Europejskiej w krajach socjalistycznych, to tu za tymi stołami zasiadali najważniejsi ludzie w państwach socjalistycznych. Oficjalni goście, którzy przybywali tutaj do Huty, otrzymywali podarunki od hutników, od dyrekcji Huty. W 1974 roku, kiedy przebywał tutaj generał Charles de Gaulle, otrzymał on model miniaturowej walcarki. Pierwszy sekretarz NRD-owskiej partii komunistycznej otrzymał komplet obrazów z widokami i panoramą Huty, a takim ciekawym prezentem był prezent dla Fidela Castro. Otrzymał on nic innego, tylko wielki, ogromny portret Lenina. Ale tu dodajmy jeszcze, że właściwie każda taka wizyta była jakby takimi odwiedzinami z wielkiego świata. Przy tej szarzyźnie perelowskiej, przy tym ściganiu się po rolkę papieru toaletowego, przy tym takim małym, płaskim, niskim życiu. No wizyta takiego prawie że półboga, który zstępował z nieba i tutaj przychodził do Huty, ściskał rękę robotnikom, no to robiło to olbrzymie wrażenie na wszystkich mieszkańcach Nowej Huty. Ale były też wizyty postaci z odległych, egzotycznych krajów, jak chociażby wizyta cesarza. Prawdziwego cesarza, cesarza Abisynii, zwanego również Etiopią. Cesarz miał swojego ukochanego, ulubionego pieska. Ten piesek miał kolię wysadzaną brylantami, a cesarz niestety nie przywiózł go tu do Nowej Huty, bo jak głosi anegdota, bał się, że biedactwo się zatruje. Dyrektor, który oprowadzał cesarza Haile Selassie, cały czas był czujny, uważny, ponieważ najczęściej do tych wszystkich oficjeli, którzy przyjeżdżali z dawnych krajów demokracji ludowej, mówił per towarzyszu. Tutaj musiał cały czas się pilnować, żeby do cesarza mówić wasza wysokość.
były tutaj także takie osoby, o których pojawieniu się w Nowej Hucie raczej milczano. A przynajmniej jeden taki wypadek znamy. To był Jan Paweł II. Ani w ówczesnym głosie nowochódzkim, ani właśnie w żadnym tutejszym medium nie pojawiła się żadna wzmianka o jego przybyciu. Ale zachowały się z tego wydarzenia fotografie, ponieważ ówczesny taki jakby fotoreporter Huty z własnej inicjatywy po prostu wziął aparat fotograficzny i wykonał serię zdjęć. No oczywiście fotografowałem te helikoptery, jak leciały górą. No i później, jak papież jechał, znalazłem sobie takie jakaś kopa ziemi było, czy coś wysoko, wylazłem. No i stanąłem sobie, papież wyjechał tym odkrytym wozem i jeździ. No ja miałem ustawione, no ciach, już nie bawiąc się specjalnie w to, żeby obraz, tylko po prostu, jak trzymając go w klatce i po blędzie przekręcił, ciach po migawce. No i wyszło mi zdjęcie. I przez przypadek wyszło mi świetne zdjęcie, jak papież błogosławi, a w tył za papieżem widać kominy kombinatu jeszcze w luce pomiędzy drzewami. W 1955 roku z oficjalną wizytą w Nowej Hucie, w kombinacie, przebywał premier Indii Nehru razem z córką Indirą Gandhi, późniejszym premierem również Indii. Podczas tej wizyty na koniec premier otrzymał w prezencie taki wspaniały album pokazujący kombinat. W Nowej Hucie gościły nie tylko aż tak ważne delegacje. Przyjeżdżały tutaj delegacje, na przykład delegacja bojowników o wolność i niepodległość Wietnamu. Podarowano apteczki, a także karetkę pogotowia. Panie Maćku, cudowne są te zdjęcia tych konstrukcji stalowej, ale chodźmy kontynuować naszą wędrówkę szlakiem tych ludzi, którzy kiedyś tu byli w tej sali, siedzieli przy tym stole. Chętnie. Panie Maćku, we wrześniu 1967 roku do Nowej Huty przyjechał znakomity gość, prezydent Francji, generał Charles de Gaulle. Ja wtedy miałem 3 lata i mieszkałem w Krakowie, więc do Huty się nie zapuszczałem, ale tutaj wielu ludzi w Nowej Hucie pamięta tą słynną wizytę. Mamy świadka. Witamy. Witamy. Dzień dobry. Jak gdzieś mnie go witali ulicami, główną ulicą prowadzącą od centrum do góry, do kombinatu, do tych biurowców, to było szpalery ludzi, dzieci co nie miara. I witali, były chorągiewki francusko-polskie, stał w samochodzie. A był wysoki podobno. Miał czapkę tą francuską generalską, trzymał się tak bardzo mocno, uśmiechał się. Z nosem tak. Kiwał głową, kiwał, ręką i pozdrawiał to na lewą, to na prawą stronę. Panie Leszku, te wizyty odbywały się eleganckimi radzieckimi samochodami. Najczęściej były to na początku pobiedy, potem eleganckie czajki albo jakieś super wołgi. A to jest zupełnie inny samochód. To jest Cadillac, ponieważ w pewnej letniej niedzieli w 1964 roku Nową Hutę odwiedził prezydent Jugosławii, Josip Broz Tito. I przejechał on ulicami Nowej Huty na teren kombinatu Cadillaciem, kabrioletem. Ubrany był w jasny garnitur i na głowie miał biały kapelusz. Tak na halę wjechał tym. I tak wjechał na halę i stąd ta nasza jazda tym luksusowym samochodem. Panie Maćku, w czerwcu 1972 roku przywódca komunistycznej Kuby Fidel Castro, entuzjastycznie witany przez młodzież i grono pedagogiczne, odwiedził
wtedy szkołę podstawową numer 125 na osiedlu Strusia, która otrzymała miano rewolucjonisty i poety kubańskiego Franka Paisa. Panie dyrektorze, czy w szkole po tamtych radosnych, czerwcowych uroczystościach pozostały jakieś pamiątki? Co ciekawe, szkoły już nie ma, nie pozostała szkoła. Szkoły podstawowej nr 125 już nie ma. Jest na to miejsce gimnazjum nr 42, ale pamiątki są, proszę bardzo. To są albumy zdjęć z tamtych czasów, z tamtych dni. Tak jest. Kolorowe zdjęcia. Bohater. I obok niego nas drugi bohater, tak? I tablica pamiątkowa. Szkoła podstawowa nr 125 w Krakowie imienia Frank Pais. Panie Maczku, prezent z Nowej Huty. Dzięki. I jeszcze jeden.